Drodzy Państwo, Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Bardzo serdecznie witam Was na moim kanale. Znajdujemy się w Nowym Wiśniczu, w miejscu zwanym Korznówką, które jest znane z tego, że właśnie tutaj po ucieczce z Auschwitz Witold Pilecki się schronił. Z Auschwitz uciekł w kwietniu 1943 roku. Tutaj w Korznówce u rodziny Serafińskich przebywał od maja do sierpnia 1943 roku. W przyszłym roku, w 2023 roku, będzie okrągła 80. rocznica tego wydarzenia. Docelowo mieli się schronić z Bochni, ale szukali miejsca, w którym znajduje się ruch oporu, w którym znajduje się Armia Krajowa, i z przewodnikiem udało im się od tyłu przez las trafić właśnie tutaj. I właśnie tutaj miała miejsce ta ciekawa historia, albowiem, jak wiecie, Witold Pilecki w obozie był pod nazwiskiem Tomasz Serafiński i tutaj nieoczekiwanie trafił na prawdziwego Tomasza Serafińskiego i rzeczywiście był to zbieg okoliczności. Oni o sobie wcześniej nie wiedzieli. W XIX wieku bardzo często przebywał tutaj Jan Matejko. Miejsce to stało się domkiem letniskowym dla rodziny Serafińskich. Jedną z pań z tej rodziny, spokrewnionych z tą rodziną, wziął ślub Matejko, więc tutaj często przebywał. Również tutaj często na wakacjach przebywały jego dzieci. Tutaj tworzył. Dzisiaj się znajduje tutaj właśnie Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. No i co ciekawe, właśnie na podobnym stole, na tym samym stole, z którego korzystał Matejko, na nim pisał swoje pierwsze raporty z Auschwitz Witold Pilecki. To taka ciekawostka, nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Chronił się tutaj wraz z Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem. Musieli spędzać cały dzień w stodole, ponieważ w tym okresie również tutaj był sad, było pole, tam pracowali ludzie. I co bardzo ciekawe, o tym wcześniej nie wiedziałam, dopiero teraz się dowiedziałam o tym, nieopodal, właściwie no bardzo blisko, z drugiej strony, dlatego musieli przedostać się tutaj od tej strony lasu, ponieważ z drugiej strony jest droga prowadząca do więzienia, w którym również był obóz koncentracyjny. Więc po ucieczce z Auschwitz Witold Pilecki tak naprawdę przebywał bardzo blisko obozu koncentracyjnego, więzienia. To jest jeszcze bardzo ciekawe, w XVII wieku, w miejscu, gdzie do dzisiaj jest więzienie, ono znajduje się w miejscu po byłym klasztorze karmelitów bosych. Był to ogromny klasztor, również z pięknym kościołem. Ten kościół został przez Niemców zburzony w 1942 roku, więc niech cały rok wcześniej, zanim Witold Pilecki tutaj w okolicy się znajdował. Więc to jest też bardzo ciekawe, jak to się stało, że po ucieczce z Auschwitz byli tak blisko innego więzienia, w którym również był obóz koncentracyjny, ale również tutaj na tym terenie działało podziemie Armii Krajowej. Tutaj też z tymi ludźmi z AK Witold Pilecki chciał się skonsultować, dlatego od razu nie pojechał do rodziny, bo myślał, czy może uda się jakoś opracować plan uwolnienia więźniów z Auschwitz. To się niestety nie udało. W tym czasie tutaj właśnie spisał swoje pierwsze raporty z Auschwitz, spisał listy do swojej rodziny. Po wojnie nadal utrzymywał kontakt z Ludmiłą i z Tomaszem Serafińskimi. Jak to się stało, że był w Auschwitz pod nazwiskiem Tomasz Serafiński i potem trafił do Tomasza Serafińskiego? Czy to nie było jakoś ukartowane? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest rzeczywiście przypadek. Tomasz Serafiński zostawił swoje dokumenty w jednym z mieszkań w Warszawie, gdzie był w czasie, gdy brał udział w walkach na początku II wojny światowej. Potem wraz z żoną schronili się tutaj. To było
To było właśnie miejsce rodzinne, które było takim letniskowym domkiem rodziny Serafińskich. Miejsce, tak jak już wcześniej wspomniałam, związane bardzo również z historią Jana Matejki. To jest no, małe miejsce, ale niesamowita historia. Naprawdę, jeśli macie okazję, to Was zachęcam do tego, żeby to miejsce odwiedzić. Jest tutaj również tablica, która rotmistrza Pileckiego upamiętnia. Jest tutaj do dzisiaj ta stodoła bezpiecznym miejscem. Czy pan Tomasz Serafiński miał jakieś problemy w związku z tym, że Witold Pilecki tutaj przebywał jako Tomasz Serafiński? Witold Pilecki przebywał tutaj do sierpnia 1943 roku, następnie wyjechał. Natomiast szlak poszukiwań Gestapo za Pileckim dotarł tutaj do Koryznówki dopiero w grudniu 1943 roku. Wcześniej jednak również Pilecki pomagał Serafińskiemu, żeby zatrzeć możliwe jakieś postawienie mu zarzutów. Między innymi w Bochni zmieniono w księgach pewne fakty. Witold Pilecki, chociaż miał to samo nazwisko, to wpisał w Auschwitz inne nazwisko panińskie matki, ponieważ nie znał nazwiska panińskiego matki Tomasza Serafińskiego. To nazwisko o to poprosili księdza w Bochni, aby wpisał również do akt, więc po prostu twierdzili, że ten Tomasz Serafiński to jest inny człowiek niż tamten. Jeszcze nawet potwierdził to pewien niemiecki funkcjonariusz z tego więzienia, które tutaj się w okolicy znajduje. I też ciekawa historia, że więzienie po karmelitańskim klasztorze. Natomiast mimo wszystko kilka tygodni spędził pan Tomasz Serafiński w więzieniu Montelupich w Krakowie, zanim tą całą sprawę udało się wyjaśnić. I gdy wyszedł z więzienia, wiązało się to z tym, że do końca życia miał już problemy z chodzeniem. Wtedy właśnie jego żona zastanawiała się, co z nim dalej zrobić. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, nieznana przez wielu. Bardzo często źle to jest opisane, jeśli chodzi o postać Cyrankiewicza, któremu się przypisuje, Józefowi Cyrankiewiczowi, rolę jakąś w tym, że Pilecki musiał zginąć. To nie zostało nigdzie udowodnione. Wręcz w mojej książce Kto zdradził Witolda Pileckiego ja pokazuję, że Pilecki z Cyrankiewiczem w oboje się nie znali. I co ciekawe, ze strony żony Tomasza Serafińskiego, pani Ludmiła, jej rodzina, jej dziadek, wcześniej jeszcze, zanim ktokolwiek wiedział, że Cyrankiewicz zostanie premierem i tak dalej, jej dziadek miał wspólny interes z rodziną Cyrankiewiczów. Jeden z nich był architektem, drugi z nich był budowlańcem i wspólny interes prowadzili w Nowym Sączu. Więc te rodziny znały się od lat. Można tutaj nawet zobaczyć zdjęcie Józefa Cyrankiewicza, jak był młody, więc pani Ludmiła Serafińska znała go nawet jako małe dziecko, nic nie wiedząc o tym, kim on później będzie. I gdy jej mąż wyszedł z więzienia, gdy wiele osób stąd po wojnie musiało się jakoś wyprowadzić, pierwszy już w takiej normalniejszej sytuacji był Kraków, tam można było jakoś się przedostać. Ona przypomniała sobie, że matka Józefa Cyrankiewicza, którą ona dobrze znała jeszcze z młodości, mieszka w Krakowie, że może będzie mogła im udzielić jakiś pokoi. Rzeczywiście ona im udzieliła dwóch pokoi przy miejscu, w którym ona sama mieszkała. I stąd Józef Cyrankiewicz, tak jak pisze Pilecki w swoich raportach, nie znał bezpośrednio Pileckiego, ale kojarzył nazwisko Serafiński. Po pierwsze, jako że kojarzył poprzez wspólnych znajomych rodzin, musiał już zapewne wiedzieć, że Ludmiła Serafińskiego poślubiła, i gdy dopiero po ucieczce Pileckiego dowiedział się o jakimś Tomaszu Serafińskim, to pomyślał, że może chodzi o tego. I potem po wojnie, gdy szukał informacji na temat ruchu oporu w Auschwitz, sam chciał na ten temat wygłosić referat,
poszedł do swojej matki, chciał się spotkać z Serafińskim. Okazało się, że jednak to jest zbieżność nazwisk, że to nie ten Serafiński był w Auschwitz, co go bardzo zdziwiło, ale Serafiński nie wsypał wtedy w żaden sposób Pileckiego. Gdy Pilecki już został skazany na śmierć, żona Tomasza Serafińskiego starała się o jego uwolnienie. W tym celu poszła między innymi do Józefa Cyrankiewicza, ale on po prostu powiedział, no z nimi nie wygrasz, nic nie możemy zrobić, więc raczej okazał taką swoją bezsilność w tym wszystkim. Można rzeczywiście powiedzieć, że nie chciał się jakoś zaangażować, ale nie mamy żadnej dokumentacji, że jakoby to on miał być bezpośrednio związany z całą operacją aresztowania Pileckiego i o tym jest dokładnie w mojej książce. O tym pisał też artykuły dr Adam Cyra. To miejsce, drodzy Państwo, ma jeszcze w sobie bardzo wiele niezwykłych tajemnic, bardzo wiele jej historii. Tutaj kończą się różnego rodzaju rajdy prowadzone trasą ucieczki Pileckiego z Auschwitz. Mam nadzieję, że gdy będzie rocznica tej ucieczki, to wtedy uda mi się tu jeszcze przyjść, jeszcze raz odwiedzić to miejsce, jeszcze raz coś dla Was nagrać. Też te historie są na pewno fascynujące. Jeszcze raz już z Wami się żegnam. Zachęcam do komentowania, do pozostawienia kciuków w górę, komentarzy. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy wspierają mój kanał, do czego Was zachęcam. Będę bardzo wdzięczna i serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.